Witajcie, nazywam się Szymon Karbowski, pracuję w firmie Vector i chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć kilka minut o tym, jakie technologie nas otaczają, jakie technologiczne trendy na co dzień do nas docierają, jako tak zwane słowa wytrychy, często używane nie do końca zgodnie z przeznaczeniem, ale wszędzie je słyszymy, wszędzie są napisane, każdy produkt je ma. Technologie, z którymi my w naszych zespołach ścieramy się codziennie, pracujemy, budujemy produkty wokół nich. I mam nadzieję, że moje dzisiejsze wystąpienie trochę wam przybliży takie mniej oczywiste aspekty kilku z tych zagadnień. Pierwszym takim tematem, który chciałbym poruszyć, to jest virtual reality czy augmented reality. Wiem, że to są dwie różne rzeczy. Natomiast to, że virtual reality jest, to każdy z nas już się przyzwyczaił, można to mieć w domu, natomiast cały czas jest ten case, że o ile to jest oczywiste w grze komputerowej, że bijemy się z wirtualnym przeciwnikiem, mamy hełm na głowie i mierzymy się z czymś, czego normalnie nie widać. Zupełnie nieoczywisty i mało wykonalny wydaje mi się case, kiedy siedzimy z sześcioma kumplami na kanapie i każdy z nas ma ten hełm na głowie i oglądamy mecz. To się po prostu nie wydarzy. I tutaj przychodzi nam z pomocą trochę augmented reality, które próbuje to przełamać. Ta technologia staje się coraz bardziej dostępna. To jest coś, na co my mamy kilka pomysłów. Mam krótki filmik, żeby wam to zobrazować i skomentuję. AR kit app, and you're allowed to bring everybody into one shared world. That means multiple people with multiple devices are all seeing the same thing that's fixed in space, but it's made out of code and it doesn't really exist. Now, one of the games Apple developed just to show this off is called Swiftshot. It's a multiplayer game, a multiplayer slingshot game, and it supports up to 4 players at the same time. Now, what we did was me and Dieter were on the same team. We were facing 2 other attendees here at WWDC. We each had an iPad Pro, a 9.7-inch iPad Pro, and we had a whole table full of obstacles that we had to knock down using a slingshot. The goal of the game was to knock down your opponent's 3 flags, and if your slingshot got knocked down, you had to move to another one and use that one instead. Now, for a game that I've never played before, we were pretty good at it, actually, and we won both of our games back-to-back. Where's the last one? Oh, what's up? Oh, we just won. Okay, congratulations, Orange Team! Now, that said, it is still quite difficult. You really have to move around, you have to get angles, you have to basically get lower, higher, you have to really use the physical space to take advantage of the full breadth of the augmented reality features. Now, we saw some... Okay, to chyba wystarczy, żeby zilustrować, co miałem na myśli. Tutaj już jest trochę lepiej, bo mamy 5 gości, którzy grają w grę, której nie widać, bo ten stół był pusty. Ale to, co przeskoczyliśmy, to jest to, że oni widzą swoje reakcje, widzą swoje miny, mogą się wspólnie w tę grę bawić. Oczywiście przemysł rozrywkowy to jest coś, co jest dosyć oczywiste jako zastosowanie takich technologii, bo tam z reguły są duże pieniądze, łatwo to zmonetyzować i to jest coś, co się łatwo sprzeda. To, co my widzimy jako przyszłość, jako zastosowanie takich technologii dzięki temu, że można to już robić na urządzeniu, które każdy z was ma teraz w dłoni albo w kieszeni, to jest zastosowanie w innych dziedzinach życia. Wyobraźcie sobie technika, który jest gdzieś w polu i musi szybko naprawić jakąś usterkę, ale nie ma wiedzy, która jest potrzebna, żeby tą usterkę naprawić, natomiast ma telefon, który może nakierować na urządzenie, które jest zepsute, a ktoś z centrali, kto jest architektem tego rozwiązania czy jakimś technikiem o wyższym skillu, jest w stanie mu na tym ekranie dorysować rozwiązania albo pokazać, które elementy ma wymienić w jakiej kolejności. I wiele procedur i procesów jesteśmy w stanie w taki sposób usprawnić, a technologia dzięki temu, że w zasadzie jest oparta już tylko i wyłącznie o software, bo hardware jest dostępny i nie wymaga tutaj nie wiadomo jakich mocy obliczeniowych, jest o wiele łatwiejsze. Drugą taką rzeczą, która stała się już standardem, bo mieliśmy tą wielką rewolucję, która była, kiedy przechodziliśmy z klawiatury na ekran dotykowy. Każdy już teraz w zasadzie nie wyobraża sobie życia bez interfejsu dotykowego. No to teraz mamy w zasadzie następną rewolucję, czyli interfejs głosowy. W zasadzie nikt już też nie dyskutuje na ten temat, że następny etap to będzie coś, co pozwoli nam sterować głosem, dowolną operacją, dowolnym urządzeniem. Mam kolejny filmik króciutki, żeby pokazać wam, co mam na myśli. How may I help you? Hi,
I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like after like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Yeah. Bye bye. No tak, to wydaje się dosyć rzeczywiste, gdyby nie to, że ten facet to był robot. To był algorytm, program, aplikacja, to była sztuczna inteligencja, która po prostu wykonała to połączenie. Jak widzicie, pani w restauracji nie ułatwiała zadania. Nie dość, że była mało składna w tych odpowiedziach, to jeszcze komplikowała pytania, łamała je gdzieś w sposób, który nie ułatwia naszym algorytmom operowania i reagowania na takie rzeczy. Natomiast to, co usłyszeliśmy łącznie z wtrątkami aha, okej, od sztucznej inteligencji jest takim przejściem na zupełnie inny poziom reagowania oprogramowania. Ten algorytm jest na tyle dobry, że wzbudził ogromną ilość protestów. Technologia nazywa się Duplex, jest własnością Google. Wczoraj zresztą na konferencji została ogłoszona następna jej wersja i technologia będzie dostępna na webie, więc to już ewoluuje dużo dalej. Zaraz będą zupełnie nowe aplikacje pojawiały się już w każdym naszym codziennym życiu. Natomiast technologia jest o tyle dobra i o tyle trudna do rozpoznania, że Google zostało poproszone, żeby algorytm zapowiadał, że jest robotem, zanim zacznie z nami rozmawiać, bo naprawdę ciężko byłoby to rozróżnić. Znowu możemy sobie wyobrazić nieskończone aplikacje komercyjne, które mogą nam pomóc rozwiązać różne problemy. Akurat zamówienie fryzjera czy restauracji pewnie było dobrym case'em na prezentację, natomiast nie wiem, czy w real life byśmy chcieli, żeby to ktoś, jakiś robot za nas zrobił. To oczywiście przeplatało się z tym kolejnym słowem, wytrychem, którym jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja to jest coś, co mamy wszędzie, już każdy telefon chce to mieć albo ma, czy próbuje mieć. Większość aplikacji czy wielkich systemów robi analizę danych w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji, czy ze wsparciem sztucznej inteligencji. Ten trend jakby jest chyba nie do zatrzymania i każdy z nas się z tym zgodzi. To widać po cyfrach, tak? 14 razy wzrosła ilość startupów związanych ze sztuczną inteligencją od roku 2000. Inwestycje na te firmy wzrosły 6 razy, natomiast ilość pozycji na rynku czy etatów, które są poszukiwane z takimi skillami, wzrosła ponad prawie 5 razy w zasadzie od 2013 roku. Tak jak powiedziałem, słowo wytrych z jednej strony, a z drugiej strony coś, co nieubłaganie będzie powodowało, że w każdym produkcie w zasadzie ta sztuczna inteligencja jakieś zastosowanie mniejsze lub większe będzie miała. Trzeba oczywiście podejść do tego z pokorą, bo te algorytmy są w różnych sytuacjach, mają też swoje jakieś wady i minusy. Natomiast bezdyskusyjnie jest to coś, co powoduje, że taki Google Duplex jest w stanie funkcjonować. Do tego stopnia, że i tak szybko to postępuje, że algorytm, który widzieliście, był z zeszłego roku i cały algorytm rozpoznawania mowy zajmował ponad 100 GB danych, więc aplikacja waszego asystenta na telefonie musiała łączyć się do chmury, bo przeciętne urządzenie nie było w stanie po prostu stornić całego tego algorytmu. Na wczorajszej konferencji przy ogłaszaniu Duplexa dla weba, Google powiedziało, że zoptymalizował ten algorytm, on zajmuje już teraz niecałe pół gigabajta. Więc nie dość, że postępujemy tutaj w kwestii prędkości przetwarzania procesorów, to też optymalizacja tych danych idzie w sposób bardzo szybki. Żeby nie było tak różowo, to jest też temat prywatności. To jest coś, co dotyka nas na co dzień. Piotr dzisiaj dużo na ten temat mówił. Wcześniej jak to się dzieje, co gubimy, czego powinniśmy pilnować.
Mam krótką animację na temat tego, co zbiera Facebook, ale żeby była jasność, to nie jest tak, że Facebook jest jedynym, który to robi, bo wiemy, że wszyscy to robią. Wszystkie firmy zbierają dane o nas, każda aplikacja próbuje zbierać te dane, analizować i coś z nimi robić. Animacja jest akurat o danych z Facebooka, ale ona nie jest wiedzą tajną. To są informacje, które wyczytałem po prostu znajdując je w regulaminie Facebooka lub na stronach pomocy Facebooka. Natomiast nie jestem przekonany, czy każdy z Was zdaje sobie sprawę z tego, ile tych informacji Facebook gromadzi na co dzień. Przepraszam. To, że Facebook gromadzi informacje o tym, do jakich sieci jesteśmy podłączeni, jakiego dostawcy internetu używamy, jaki mamy adres IP, wydaje się już dosyć rzeczywiste, bo są to aplikacje internetowe, webowe, więc w zasadzie każdy z nas się tego musi spodziewać. To, że siła sygnału, czy te przeglądarki, no może też jest w miarę, natomiast dostępna pamięć na urządzeniu, czy system operacyjny, wersja sprzętu i oprogramowania, pewnie już troszkę mniej. Ale im głębiej zacząłem grzebać, tym się okazywało, że sygnały z urządzenia, ich moc, sieci Wi-Fi, ale nie tylko te, do których jesteśmy połączeni, ale wszystkie dookoła, więc jesteśmy w stanie w dosyć łatwy sposób skorelować to z tym, jak się przemieszczamy. Dane z ustawień urządzenia o tym, że mamy włączony dostęp do GPS-u albo nie, nawet poziom baterii, który mamy w trakcie używania aplikacji Facebooka, nie mówiąc o aplikacjach dookoła na tym urządzeniu zainstalowanym. Wszystkie nasze aktywności, jak chodzimy po stronach, jakich płatności dokonujemy, jakich transakcji dokonujemy, jakie mamy konta połączone z Facebookiem i tak dalej, i tak dalej. To wszystko gdzieś jest zgromadzone i korelowane. Pamiętajmy, że Facebook żyje z reklam, więc na pewno to nie jest też tylko do użytku wewnętrznego. Numery telefonów, jak ktoś miał niefart i używał Androida, to były też tam w zasadzie możliwość przechowywania wręcz całych treści SMS-ów i połączeń. Takie metadane jak zdjęcia, czy położenie, w których te zdjęcia były robione, dają w zasadzie pełną wiedzę na temat tego, kto, gdzie i jak się zachowuje. To jest jakiś tam problem etyczny, który nas teraz dogania. To znaczy, to jest tak, że jak powiedziałem, każdy te dane zbiera, natomiast nie znaczy, że trzeba je w jakiś sposób nieetyczny wykorzystywać. Pomaga nam na pewno GDPR i nasze RODO. Natomiast nie rozwiązuje całego problemu. To widać bardzo dobrze w danych Oracle'a. Jak sobie popatrzymy na analizę, to ilość tych danych, które zbieramy, rośnie w sposób zastraszający. Ona wzrosła już no 40% od 2008 roku i będzie rosła na pewno dalej. Oracle szacuje, że to będzie ponad 45 zettabajtów w roku 2020, czyli już bardzo niedługo. I chyba teraz wyzwaniem już nie jest to, bo to, że zbiera dane każdy, to już powiedziałem, natomiast wyzwaniem nie jest samo zbieranie danych, tylko wyzwaniem jest to, żeby zbierać te dane w taki sposób, żeby to było bezpieczne, żeby tych wycieków, o których Piotr mówił, było jak najmniej, bo to, że one będą, to chyba się też wszyscy zgadzamy. Jest ciężko to teraz upilnować, są to systemy, które są tak złożone i rozproszone, że pewnie nie jest to wykonalne. Ale trzeba dokładać starań, żeby to było bezpieczne i żeby było sensownie składowane. A druga rzecz jest taka, że no, clue jest taki, żeby z tych przepastnych terabajtów, zetabajtów danych być w stanie wyciągnąć sensowne informacje, bo tylko zbieranie tych danych, oprócz tego, że zużywamy przestrzeń, niewiele wnosi. I tutaj taki przykład, jak to się powinno robić, czy jak to można zrobić w sposób sensowniejszy. Wykres pokazuje wzrost ilości użytkowników Netflixa, serwis, który chyba każdy zna, bo jeśli nie używa, to wie co to jest i kim jest Netflix. Tak zwany operator z perspektywy naszej, tak zwany operator OTT, czyli over the top, operator, który dostarcza dane czy swoją usługę nie po swojej infrastrukturze, tylko po infrastrukturze obcego, nieznanego sobie operatora. To, co Netflix robi, to w zasadzie używa wszystkich tych technologii, o których powiedziałem. Używa sztucznej inteligencji tylko po to, żeby zareagować na to, że kliknęliście na tą okładkę, a nie na inną okładkę. Jak powiedział Reed Hastings, czyli prezes Netflixa, Netflix ma dokładnie tyle stron startowych, ilu jest użytkowników. Każdy z Was w jakiś sposób ma swoją stronę startową Netflixa inną niż kolega, który siedzi obok, czy koleżanka, która siedzi obok. I tak to jest właśnie zbudowane. Sztuczna inteligencja mierzy to, kiedy i na co reagujecie i podsuwa wam te treści
właśnie tam, gdzie i kiedy ich potrzebujecie. Oczywiście można by dyskutować, że to też jest złe, no bo nie chcemy, żeby oni o tym wszystkim wiedzieli, ale niejednokrotnie mamy w rozmowach kuluarowych na różnych konferencjach takie dyskusje. I jak pada pytanie, ale czy korzystałbyś z Netflixa, gdyby tej sztucznej inteligencji tam nie było? Bo to byłoby tak naprawdę jedna wielka biblioteka 100 tysięcy okładek, którą musiałbyś przeszukać samodzielnie i znaleźć to, co chcesz. A według statystyk 90% ludzi, którzy używają Netflixa, nie przechodzi do drugiego ekranu w ogóle, korzysta z tego, co jest podsunięte na pierwszym ekranie, czyli ta sztuczna inteligencja jednak daje radę. Oczywiście, żeby zbierać te dane, używają też big data i oczywiście, żeby to wszystko działało, to jest dosyć interesującym przykładem, zachęcam do spojrzenia, bo jest wiele stron, które to opisują. Netflix jest też dosyć dobrym przykładem, jak powinien działać open source, jak działa open source i stack, który zasila Netflixa, jest jednym z bardziej rozbudowanych. W tym zasadzie jest każdy język programowania, który jest teraz sensownie rozwijany na rynku. To gdzieś tam się pojawia w bebechach Netflixa w jednym czy drugim elemencie, ale wszystko to do kupy powoduje, że to działa. A jednocześnie są w stanie robić to w taki sposób, żeby tej prywatności nie naruszać, tylko żeby te filmy, które są rekomendowane dla mnie, były dla mnie i nikt inny się tym nie interesował. Mój czas powoli się zbliża do końca. Jakby to, co chciałem wam dzisiaj przekazać, to te technologie, o których powiedziałem, które wymieniłem. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie zatracić się w tym i jakoś nie dać się zapędzić w ten kozi róg, że trzeba to wykorzystywać, trzeba to zrobić w taki czy inny sposób. Uważamy, że to zresztą na co dzień robimy w naszych produktach i w tym, co tworzymy. Uważamy, że te technologie są stworzone po to, żeby tworzyć lepszą rzeczywistość, lepsze technologie i trzeba po prostu z rozsądkiem podchodzić do tego i wykorzystywać zalety tych rzeczy, a nie ulegać jakimś trendom. Na pewno sztuczna inteligencja, o której zaraz będzie mówił po mnie kolega z NVIDII, dosyć pewnie obszernie, jest czymś, przed czym nie uciekniemy. Na pewno interfejsy głosowe to jest coś, co jest przyszłością. Jeśli będą jakieś pytania, to zapraszam serdecznie na nasze stoisko. Będę tam po wystąpieniu, więc chętnie odpowiem na jakieś pytania. Dziękuję bardzo.